cały proces malowania zaczyna się od dobrania systemu malarskiego odpowiadającego warunkom, w jakich eksploatowana będzie konstrukcja. W tym przypadku będą to trudne warunki korozyjne środowiska przemysłowego z narażeniem na opary chemiczne. Zanim przystąpiono do malowania, stal została bardzo dobrze oczyszczona w procesie piaskowania. Strumień piasku pod odpowiednio dużym ciśnieniem pada na stal, zdzierając z jej powierzchni wszystkie zanieczyszczenia. W warunkach silnie korozyjnych został zastosowany system malarski epoksydowo-poliuretanowy o całkowitej grubości 360 mikronów. Taka powłoka malarska zabezpieczy konstrukcję stalową na co najmniej 25 lat. Jako podkład użyto farbę epoksydową do gruntowania dwuskładnikową szarą jasną. Wymieszana z utwardzaczem epoksydowym farba nanoszona była trzykrotnie za pomocą pompy hydrodynamicznej, dając powłokę grubości około 280 do 300 mikronów. Warstwą nawierzchniową była grunta emalia poliuretanowa dwuskładnikowa aluminiowa RAL 9006. Wymieszana została z utwardzaczem poliuretanowym T i naniesiona jednokrotnie na powłokę epoksydową. Całość zestawu osiągnęła tym samym zamierzoną grubość, około 360 mikronów. Po wyschnięciu i dotwardzeniu się powłoki malarskiej, konstrukcja jest gotowa do zmontowania. Zabezpieczona farbami TK Bato będzie służyć długie lata.